To jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych nie tylko w regionie, ale również w środowisku grafików w całej Polsce. Kwadriennale drzeworytu i linorytu polskiego jest organizowane przez Galerię BWA w Olsztynie w cyklu czteroletnim od 1975 roku. Pokonkursowa wystawa jest znakomitym przeglądem najlepszych i najnowszych prac artystycznych powstałych w dziedzinie druku wypukłego. Twórcom zaś umożliwia zaczerpnięcie nowych inspiracji i konfrontację warsztatu. Od lat te konkursy cieszą się zainteresowaniem. Przysyłają nam prace artyści, którzy już od wielu lat działają w tradycyjnych technikach graficznych. I także ludzie młodzi. Polskie środowisko graficzne było i jest właściwie ciągle bardzo cenione, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tutaj graficy są znani i w wielu konkursach również międzynarodowych biorą udział. Na tegoroczną 12. edycję konkursu wpłynęło 120 prac 47 autorów. Na pokonkursową wystawę jury wybrało 60 dzieł 37 twórców. Jury pod przewodnictwem pana profesora Ackermana dokonało wyboru. Wcześniej oczywiście oceniło te wszystkie prace i z tego, co mi jest wiadomym, są rzeczywiście wspaniałe prace, znakomici artyści. To właściwie cieszy, że utrzymuje się ta tradycja, bo w gruncie rzeczy nie jest ważne, czy my się posługujemy najnowocześniejszym narzędziem, czy narzędziem dawnym. Ważne są te treści, które tutaj się pojawiają. Najlepszym artystom tradycyjnie przyznano nagrody i wyróżnienia. Grand Prix, nagrodę prezydenta Olsztyna otrzymała Jolanta Reis za pracę What You See Is What You Don't Get 2, wykonaną w technice drzeworytu. Pierwszym zamiłowaniem Jolanty Reis była fotografia. W pierwszym momencie swojej drogi twórczej artystka zapragnęła kontaktu z bardziej tradycyjnymi technikami graficznymi. Moje prace mają gdzieś te swoje korzenie właśnie w fotografii, w pikselach. Myślę, że w fotografii doszłam do pewnego dna i potrzebowałam zmiany techniki, dlatego to właśnie był drzeworyt, dlatego że jest to taka pierwsza technika druku. Pierwsza nagroda powędrowała do Wojciecha Tylbora Kubrakiewicza za pracę Bezpieczne przejście. Łączę w swoich pracach bardzo często fotografię przetworzoną w rysunku na linoryt z materiałami, które wynajduję w trakcie odwiedzania bibliotek. Drugą nagrodę otrzymał Andrzej Kalina za pracę z cyklu Poza układem 3, a trzecią Agata Gertsien za pracę Macierzyństwo 03. Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali Paweł Bińczycki, Renata Maria Gogol i Aleksandra Prusinowska. Natomiast wyróżnienia honorowe powędrowały do Małgorzaty Chomicz, Jacka Machowskiego oraz Aleksandra Woźniaka. Wystawę pokonkursową 12. Kwadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego można oglądać w sali głównej Galerii BWA do 26 stycznia 2020 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv